Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Uncharted Zaginione Królestwo. Jesteśmy gdzieś, nie do końca wiem gdzie, i podążamy oczywiście za Asawem. On tutaj wybucha wszystko, co tylko może. I trzeba się teraz mamy tutaj zanurkować za nim. W sumie nie obejrzałem niczego dookoła, czy czasem tu nie ma gdzieś jakichś skarbów. I to mógłby być błąd, dlatego tak na szybko rzucę gałą. Bo oczywiście później będą straty już nie do odrobienia. Z wiadomych względów, bo to jest gra jednokierunkowa. Tu nie przejdziemy. Dobra, luz. Jesteśmy gotowi, żeby tutaj się udać w głąb tego burdelu. Laska, ale na dół, tak, bardzo ładnie. Tylko kuźwa się, żebym wiedział dokąd. Wychodzi na to, że tutaj, okej. Skarb gdzieś był. Gdzieś był skarb, kurwa, pod wodą, jak znam życie. Jak znam życie, skarb był pod wodą. Wracamy. Laska, wróć. Czy gdzie, czy nie, czy to nie pod wodą. No kuźwa. Dobra, tu się przestało świecić, czyli skarb jest gdzieś z tej strony. Skarb jest gdzieś tutaj. Ale gdzie konkretnie? Tu się przestało świecić. Tutaj. Kurna, to się odzywa albo nie odzywa. No skarb jest gdzieś pod wodą. Zobaczymy jak daleko. Halo? No pójdziesz! Nie mogę tam się cofnąć, tak? Nie mogę tam się cofnąć. Nie mogę. Nie mogę. Woda jest za gęsta i nie mogę. I po prostu nie mogę. Gdzie jest skarb? No gdzie jest do ciężkiej cholery skarb? Tu jest jeszcze jakieś przejście wąskie. Czyżby tutaj? Czyżby tu... A tutaj jest! Jakaś kurna dziwaczna fajka. Co to jest? Ustnik do fajki. Dobra, niech będzie. Jakby to trafił. Tam jakieś schody. No kurwa, nie mogę przez to przeskoczyć. Muszę obejść dookoła. Serio? Jakie to jest żenująco jednokierunkowe. Zdjęcie. A, popatrz. Królowa i jej służące. Może tu były królewskie łaźnie. Posągi kobiet, miła odmiana. Kobiety grały ważną rolę w społeczeństwie Hojsalów, a zwłaszcza królowe. Nic dziwnego, skoro ich mężowie bez przerwy walczyli. Zajmowały się też sztuką, poezją, muzyką i tak dalej. W pewnym sensie to one rządziły miastem. Dobra, zdjęcie, zobaczymy sobie. Nie najgorsze. I to jest to zdjęcie zrobione gdzieś tam wcześniej, nieważne. Tutaj żadnych niespodzianek. Bransoletka nie piszczy. Chodzi o to, że tędy trzeba. Kurwa, żebym tego nie żałował za chwilę. Jak my za amunicją? Za amunicją, okej. Okay. Chyba trzeba tutaj. Co to za miejsce? Co to za miejsce? Co to? Stare pismo w języku Kannada. To chyba zwrotki. Poezja. To biblioteka? Na to wygląda. Wszystko do obejrzenia. Zgadza się. Mieli tu mały magazyn.
Devina, czyli daleki przodek Sitara. Może grali tu koncerty? Oho! Przypomniała sobie bransoletka, że trzeba piszczeć. Świecić się świeci, ale nic poza tym. A tu jest. Dobrze. Cóż tym razem? Oj, przegapiłem skarb. Ale może on tu jest jeszcze gdzieś po drodze. Co mamy? Kadzidła albo zioła. Może tu jeszcze gdzieś być w tej sali. No kurwa, z kamerą, co się dzieje? Dobra, jeszcze jeden, tak? Jeszcze jeden skarb. Gdzieś tutaj, tak? Dobrze widzę. Zbadaj. A, no i fajnie. Chlebak z palisandru. Dobra, czyli jesteśmy ze skarbami na bieżąco. Fraser, chodź. Zaraz. To jest chyba punkt centralny, do którego musimy dotrzeć. Znaczy, centralny w sensie najważniejszy. A tu już byliśmy. To chyba już wszystko chyba już tutaj oglądaliśmy. Chyba, żeby jeszcze tu ewentualnie coś na tych półkach. Tylko to nie jest nic do fabularnego, tylko po prostu do obejrzenia. Idziemy w takim układzie do Nadine. Okej. Okay. Popatrz. A to nie jest ten róg Ganesi. Czy co to jest? Czy to jest róg Ganesi? Jakiś ołtarz. Władcy cierpieli dla ludu Katuszy. Nie chronili tylko kła. Historycy uznali go za symbol władzy i potęgi, ale najwyraźniej się mylili. Był symbolem ludu, symbolem kultury. Symbolem ich wszystkich. Chwila, a to co? No właśnie. No właśnie, zobaczcie. Tak mi się wydawało, że to wygląda znajomo. Tak mi się wydawało, że to wygląda znajomo. Podziękujesz mi, jak przeżyjemy. Nie zapomnij. No, ale niespodzianka jest. O! Dobrze, że go wzięłam. Okej, okay, czyli w jakiś sposób uruchomiliśmy wejście, przejście, wyjście. I zniknęły te pozostałe figureczki, które tu stały. Czyli trzeba iść teraz tam. No bo nigdzie indziej nie pójdziemy, tak? Mam nadzieję, że wszystko za mną, że nic nie przegapiłem. Pójdźmy zatem. Słyszę gdzieś małpy albo papugi.
Kolejne fajne coś. I co? Kolejne zdjęcie. Taki skarb schowany przed światem. Tylko jak się tam dostać? Zdjęcie. No zdjęcie niczego sobie. Tak, to już byliśmy tutaj. Jak się tam dostać? Właśnie. Do wody? Czekajcie, no tutaj nigdzie nie ten. Kurna, ja znowu zeskoczę do wody i się zabiję, no bo... Ale chyba przeżyjesz. Czyli wychodzi na to, że mam skoczyć. Bo myślałem, że gdzieś tam może na, tu na jakieś skały czy coś, ale kuźwa... Spróbujemy. No patrz. No i nie skoczy, nie! No... Skarb. Zabrzęczał skarb. Spójrzmy pod wodą. Czekajcie, coś tu mi błyszcza. O, jest! Jest! No, weźże ten skarb! No nie weźmie, no! Wzięła. Dobrze. Jakiś kuń? Podstawka na kadzidło? Dobra, niech będzie. Tu można wejść? Wszystkie ciekawości? Niby można. Niby można, ale nic nam to nie daje. Dobra, czyli w sumie no można, ale nie ma potrzeby. O Jezus. Tutaj? Nie. Tu po rzeźbie? Też nie. No to kurwa gdzie? A tutaj coś jest. Tędy? Sprawdźmy. Co to tutaj jest? Tam coś jest. A tutaj, okej. No. Śmiało. O możesz ty mój, dobra, trzeba naciskać. No naciskamy, ale i płyniemy. Halo. O, ledwo, ledwo. Ledwo, ledwo, ja pierniczę. Dobra, ale skarb nie znaczy bransoletka nie piszczy, znaczy, że skarb... O, właśnie, a propos tego, że bransoletka nie piszczy. Gdzieś tu skarb następny jest. Może tutaj? Bo tu można gdzieś wejść. Chyba, że tam mamy iść, bo tak nam mówi, że tak powiem, fabuła. Ale nie, bo przestała się świecić bransoletka. Złaś! Czyli skarb jest pod wodą, tak? No tu, gdzie jest skarb? Tutaj gdzieś. Tutaj nie wejdziemy. Bransoletka. O je, a tutaj, dobra. Klepsydra? Dobra, okej, jesteśmy na bieżąco ze skarbami, to najważniejsze. Chociaż inne znajdźki też by się przydały. Wychodzi na to, że tu musimy iść do góry. Zatem kontynuujemy naszą kurna zasraną wspinaczkę. Zadziałało. Tam? No raczej tam, bo tutaj nigdzie nie pójdziemy. Dobra. Głupie pytanie. To nasze wejście. Widzę. Damy radę? Przecież to jest za daleko, nie ma szans. Dzięki, fajnie. Że poszłaś pierwsza. Spoko. No jasne. Wszędzie...
szkole pierwsze, a Nadine już wie, którędy nie iść, tak? Kurna, takie wielkie odległości i można skoczyć, a gdzie nie, gdzie są odległości minimalne i się nie ruszysz. Zdjęcie. Hej, nic ci nie jest? Przepraszam, jestem jakaś rozkojarzona, muszę się... Ej! Nadine Rose! O mój Boże! No kuźwa, serio? Obudziłaś się trochę? O, takaś mądra? Serio? Kurna, i jeszcze raz do góry, tak? No przecież... O, moje słabe serce. Ale jeden plus tego taki, przynajmniej wiemy, że... Że Nadine już przeszedł foch. Już z focha nie zostało nic, więc chyba. Dobra. To jest wszystko tak, ja nie wiem. Dobra, tu zdjęcie zrobione. Idziemy? Mam cię na oko. Idziemy, no samo się nie pójdzie, tak? Tutaj nie ma nic konkretnego. Tędy? Zapraszamy. Trochę tu. A ja się mogę stąd cofnąć się już nie mogę. To jest dobre, cofnąć się już nie mogę. Mogę już tylko do przodu. O, witam. Bajranckie miasto. Bajranckie miasto. Bailando. Papugi jakieś ładne. Niech będzie. No i co teraz? Możemy tutaj, tak? Na linię. Kuźwa, serio? Ale dokąd? Tutaj? To trzeba się dobrze bujnąć, bo widzę, że to... Ojojoj! Ale kurna, na... Naprawdę... Wszystko na zapałki było. Dobra. Czyli to tak miało być, że... Wszystko na zapałki. Co my tu mamy? Zdjęcie? Się kurna zdjęcia sypią. Zdjęcia się sypią. Dobra, zobaczymy. No zobaczymy. Takie to zdjęcie. To jest poprzednie z wodospadu i okej. Tam coś pod wodą? A nie, to jakieś zielsko. Wodorosty czy coś. Tu się trzeba zorientować, czy nie ma gdzieś skarbów. Tam chyba skarb miga. Właśnie, jest skarb. Dobrze, jednak kurna bransoletka w większości świecznik. W większości bransoletka, ale czasami i ręcznie coś się znajdzie. Znaczy w sensie własnoręcznie. No i kurwa, co ona robi? Tu coś było, czy... A nie, tu miga... Jest jakieś... Jakieś coś. I teraz co? Na dół? Na dół, tak? Muszę tamtędy przepłynąć. Dobra, chyba wszystko, no bo w takim układzie... w sensie... Chyba żadnych skarbów tu więcej nie ma. Dobra, płyniemy. Żeby tylko zdążyć. Dobra, tu się udało. Jest pod wodą. Tu jest jakieś przejście. Bosko. Bransoletka nie piszczy. Tu jest jakieś przejście? Rzeczywiście jest jakieś przejście. Żeby się nie okazało, że wracamy, że tak powiem, do punktu wyjścia. Okej, na spokojnie. Tak? Co? Mam wodę w uszach. A ja to muszę tak. Taki bajer.
Boże, czy ty to widzisz? Wiesz co, chyba trochę brakuje mi słów. Mordę jeża. I w punkt. No, mordę jeża. Sala tronowa? Miejsce ukrycia zdobionego kła? Miejmy nadzieję. Tu się przebiegniemy tak trochę. Może wykryjemy skarb? Zanim cokolwiek będziemy robić. Tu mogę zanurkować? Mogę zanurkować, ale to chyba nic mi nie daje. A propos nic nie dawania. Gdzie jest skarb? Ja się zrobiłem łasy na skarby teraz. Wejdziemy tutaj? Nie wejdziemy tutaj. Dobra, tu już mazurka Tu się znowu odzywa. A tu jest skarb, dobra. Co to jest? Flakon. Niech by było. Dobra. Ciekawe, czy to wszystko. Czy tu jeszcze będzie jakiś skarb może? Warto tu obejść te kąty, póki... Schody na górę. Kurde, właśnie mnie olśniło. Oto, że dysk będzie nam potrzebny? No właśnie. Nic nie poradzimy, póki nie znajdziemy Asawa. Albo on nie znajdzie nas. Dobra, na razie szukamy skarbów. O! Patrzę. Gdzieś tu coś piszczy. Tutaj? Tak, dobrze widziałem. No ci dopiero tak sprytnie schowane. Schowane na widoku, jakiś nóż? Sztylet typu bitwa. Kuźwa, niech to będzie. Niech będzie, ale nie wiem, o co chodzi, nie? O, jeszcze jeden. Nie wlepiemy. No halo. Kolejny flakon. Buteleczka jakaś, dobra. To jest wszystko. Przynajmniej z tej strony. Jeszcze jakieś znaleziska? Stąd chyba przyszliśmy, tak? Tak, stąd przyszliśmy, dobra. Więc więcej nie będzie. Tylko gdzie teraz iść? Którędy? Po tym? Nie, po tym nie zadziała. Tutaj nie. Tutaj? No niby są gzymsy, ale nigdzie nie mogę wejść. Zaraz mi gul skoczy, naprawdę, bo... Nie. Nie, tam nie, no bo tam nie ma jak. Chyba, że może... Tu po tej rzeźbie. Też nie. Tu po rzeźbie nie. A tutaj coś jest, dobra. Tędy? Rzeczywiście tędy, dobrze. Tutaj Nadine. Dobra. Tutaj Nadine powinien być skarb. Tylko gdzie? Przestała się świecić bransoletka. Czyli skarb jest gdzieś na dole. No kuźwa, gdzie? Tu przecież nie doskoczę tutaj. No bez jaj. A może... Może tutaj? Tu gdzieś można przejść. Nie bardzo wiem gdzie, ale gdzieś tu można przejść. No halo? Do góry nie wejdę. Pięterko niżej? Nic mi to nie daje. No gdzieś jest tutaj skarb. Kurżeż zapiał. Może tutaj do góry?
Tu można wejść. A patrzcie tutaj, przed nami. Ale jazda, dobra. Kości? Okej, kości do gry. No dobra. No dobra. I co? Tutaj? Tutaj. A, zaczynamy robić postępy. Dookoła jest więcej takich drzwi. Czyli co? Coś tu trzeba zrobić. O kurde. Ojejku, przepraszam, ale mi się ziewnęło. Spróbuję tym zakręcić. Dobra, kręcimy, ale laska, kręcisz. A tak konkretniej? Prawa ręka. Ta, która jest. Ten posąg jest taki wielki, że dopiero zauważyłam, że siwa ma naszyjnik z kobry. To Vasuki, król nagów. Istot, które przyjmują postać kobry. Wąż symbolizuje kontrolę nad strachem i śmiercią. Kobra to mój ulubiony wąż. Ja to chyba nie mam ulubionego. A co jest tam na górze? Nie wszystko naraz. Jasne. No dobrze. Czyli co? Czyli tutaj! Okej, co teraz? Na pewno chodzi tu o coś więcej. Muszę tylko wymyślić o co. No właśnie, trzeba wymyślić o co chodzi. O co tu może chodzić? Tu w ogóle o coś może chodzić? Tu można wejść? Nie, tutaj nie wyjdziemy. Tutaj, kurde, tu jest wyżej i mogłem wejść. Tu było niżej i nie mogłem wejść. Jaki kurna bezsens. Nie ma się o co zaczepić. Fraser, możemy stąd wskoczyć na platformę. Fajnie, co możemy? Ona coś powiedziała, ale oczywiście połowy nie usłyszałem. Tutaj coś, co to jest? Tu można coś? Nie, tu nic nie można. Tu można, mogłem sobie co najwyżej popatrzeć. No gdzie ty jesteś? Tutaj, dobra. Kuźwa, teraz nigdzie już nie mogę wejść, wyjść, przejść. Czyli co? O mój Boże! Może tędy tutaj. Idziesz? Rozejrzę się po drugiej stronie. Okej. Wychodzi na to, że mam iść tutaj. I co? Na dół? A, tam jest kolejna korba. Do korby, a tu jest gdzieś skarb. Tu jest gdzieś skarb, cholera jasna. No ej, ej, gdzie? Gdzie? Ale ten skarb jest chyba przed nami. No, tam jest na dole. Tu jest na dole skarb, dobrze. Dobrze, jest skarb, bardzo proszę. Co to? Figury szachowe, dobrze. Trudno się mówi, ej, tu nie będziemy schodzili. Dobra. Wracamy do góry. No, śmiało, laska. Gdzie ta korba była? Chyba tu wyżej. Jest korba. Dobra. No, kręcimy.
Coś się tu umknęło. To jakiś obłęd. Wiem! No i co? Okej, muszę się pośpieszyć. Ale pośpieszyć kurwa do czego? Kurwa mać, o co tu chodzi? No tu nie mogę, tak? Kurwa, czego ja nie rozumiem? Mam tu na dół zejść? A przecież kurwa nie mogę, no! Wskazówka. Przeskocz na trójząb. Jak mam kurwa przeskoczyć na trójząb? Jeszcze żeby ona chciała skoczyć. No jak? No kurwa jak? No nie mogę przeskoczyć na... No jak mam na to kurwa przeskoczyć? Kurwa, nie rozumiem. Kurwa, no nie dam rady nerwowo, no. W ten sposób. Tak? Tak to miało być? Nie ma już odwrotu. O nie! O nie, 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 nie! No kurwa, co jest? No, brakowało. No pa... Halo, kurwa, sterowanie! Co tu się odpierdala? Tędy? Nie tędy. No, patrz, kurwa! No i co? To ma zadziałać, czy co? Bo... Pierdolę. No i co? Przecież nic. Jestem kurwa w punkcie wyjścia. Jestem kompletnie w punkcie wyjścia. Bo dopiero co podniosłem kurwa ten jebany trójząb i on opadł, więc kurwa o co chodzi? Nie zrobiłem nic przecież w takim układzie. Tutaj już nie. To po jaki chuj było mi ten trójząb podnosić, skoro on jest kurwa w punkcie wyjścia? Mam tam iść jeszcze raz, czy co? No kurwa mać, przecież skocz, tępa pizdo. Kurwa, to jest jakoś na czas, czy co? Bo no przecież...
Jeszcze raz? Dobra, teraz już przynajmniej wiem, że tu muszę iść do góry, tak? Okej, nie wiem, o co chodzi. Dzięki. Jeszcze chwila i spodnie do wymiany. Wow, widzę stąd. A czyli to tak miałem zrobić? Tutaj? Chodzi na to, że to tak? No i co? I kurwa nie dgnie. O, przecież... Tak, zaraz zejdę. Zejdę? Którędy mam kurwa zejść? Tędy się ześlizgnąć? Przecież to się gdzieś kończy w dupie, a zaraz spadnę i się zabiję. Kurwa, gdzie tu mam... Gdzie mam zejść? W tą stronę już nie działa. Ta... Tamto... Kurwa, jego mać, no. Idziemy tutaj. Ślisko. Całkiem nieźle. Dzięki. Dobrze zrobiłem? Dobrze zrobiłem? Gdzie jest Nadine teraz? Powiedzcie mi, kurwa, dobrzy ludzie, no. Tu jest Nadine. I co ja mam teraz zrobić? Kurwa, no łażenie... No równie dobrze mógłbym, kurwa, wsadzić sobie patyk w dupę i kurwa, i kręcić w prawo i w lewo, bo nie wiem, co ja mam zrobić. I z takiej... Kurwa, no... No absurd, totalny, kurwa, absurd. Tutaj tak nisko i tu nie mogłem wskoczyć, nie? Tu nie mogłem. A tu jest, kurwa, taka różnica... I tutaj... A tu, i tu już też nie mogę teraz, tak? A teraz mogę. Kurwa... Jak sobie gra zachce, tak kurwa wskoczę albo nie wskoczę. Tutaj? Chuj, no gdzieś trzeba iść. No jestem tak podminowany, że przychodzi ludzkie pojęcie, nie? Kurwa, przecież to jest wszystko bez sensu. Za oknami są jakieś uchwyty. Miodzie. Za jakiej... Gdzie, kurwa, za jakimi oknami? Jakie uchwyty? Tutaj? To jest okno, kurwa? No niech mnie chuj, przecież normalnie... Aha. Mamy... Okej, okay, zajmę się tym. Opuszczamy bęben siwy. Czyli co, trzeba znowu na szybko do bębna, tak? Tylko jeszcze, kurwa, żeby gra mi pozwoliła na to. Całkiem jak trójzą. Kurwa, przecież... No? Czyli co, na to nie skaczemy?
Tu jest jakieś drugie kółko jeszcze. Ale tutaj nie mogę nic zrobić. Czekaj. Tutaj po ręce może. Jakbyś tak, kurwa, w tym tygodniu się ruszyła do góry chociaż, kurwa, jak nie dzisiaj. Teraz odkręcimy wodę po tej stronie. Naprawdę? No dobra. Woda spływa już z obu stron. Patrz. O, idziemy. Tędy? No to wychodzi, kurna, bo... Sam nie wiem, kurna, iść tam czy nie iść. Pytanie, gdzie mam iść, bo można tutaj coś? A to jest przejście. Przez środek tej rzeźby, tak? Figury, czy kurwa, jak to nie nazwać? Albo tu do góry. Po wszystkim? Zaraz się dowiemy. Jeszcze coś, tak? Jeszcze coś. Nieźle to brzmi. Ta. Trzecie oko siwe. Światło pada na posąg po drugiej stronie. Jeszcze nie koniec. Kto jak kto, ale Hojsalowie wiedzieli, jak ochronić swoje skarby. No chodź. Naprawdę? Wiecie co? Ja tutaj zakończę. Ja tutaj zakończę, bo... Kurwa, ta gra tak mi działa na nerwy. W życiu bym się nie spodziewał, że gra tak może człowiekowi działać na nerwy. Jest tyle, kurwa, rzeczy, które tu się kupy nie trzymają, że to no, przechodzi, kurwa, ludzkie pojęcie. Ma gra fantazję, żeby mi pozwolić przejść dalej, czy kurwa, cokolwiek zrobić, to mi pozwoli. A ma fantazję, żeby nie i choćby chuj na chuju stawał, to, kurwa, nie pozwoli mi zrobić nic. Zrobimy sobie jeszcze taki numer. Skoro tyle razy już zginąłem, to... co za różnica? Nie koniec. Kto jak kto, ale Hojsalowie wiedzieli, jak ochronić swoje skarby. No chodź. No, także ciąg dalszy w następnym odcinku. Tu widzę, jest... Dobra, koniec komentarzy. Trzymajcie się, cześć.